Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Dla chrześcijanina nigdy sytuacja nie jest beznadziejna. Jaki wpływ na twoje życie ma Jan Paweł II? Jan Paweł II, no, moje życie ma duży wpływ, naprawdę. Od lat mam uczona wszystkiego to, do czego on mówi, bo pochodzę z rodziny dosyć religijnej. Tata zawsze powtarza mi jego słowa, które od najmłodszych lat sobie przyswoiłam i starałam się podążać właśnie za tym. Spotykam go wszędzie. Jest osobą ponadczasową, która tak naprawdę zabiera się we wszystkich mediach i środkach masowego przekazu. Mimo że niestety nie żyje, to jesteśmy świadkami jego dzieła, które organizował przez całe swoje życie. Tak, słyszymy o nim wszędzie. Myślę, że to nie jest łatwa odpowiedź na takie pytanie, ponieważ wiele zawdzięczam dzięki Janowi Pawłowi II. Myślę, że dzięki jemu, dzięki jego naukom, na tym się wychowałam. Jestem takim człowiekiem, jakim jestem. Zawdzięczam mu prawie wszystko. To, co robię, to, co daję innym ludziom. A myślę, że daję dużo i też robię dużo. Także myślę, że łatwością nie jest odpowiedzenie na takie pytanie. To jest chwila na dłuższą refleksję. No w sumie, krótko mówiąc, nie ma Jan Paweł II na mnie jakiegoś większego wpływu. No, z różnych powodów i nie postrzegam Jana Pawła II jakoś tak, jako jakiegoś wielkiego, nie wiem, przywódcy, takiego... Ja uważam, że Jan Paweł II jest nie po prostu zwykłym po prostu człowiekiem, który ma w sobie coś, co potrafi jednoczyć ludzi. Może taki, że pokazuje mi, jakim człowiekiem można się stać, jakim powinno się być i dzięki jego nauczaniu wiemy, czym się kierować w życiu. Znamy ważne wartości, takie jak przyjaźń, Bóg, miłość, rodzina. No myślę, że właściwie znaczący, szczególnie dlatego, bo pochodzę tutaj z okolic Wadowic, a konkretnie z Graboszyc. I jakoś tak zawsze był też mi bliski właśnie, że też jakoś tak znałam, powiedzmy, jego historię i też chodzę teraz do tego samego liceum, co on kiedyś. I myślę, że właściwie jest dobrą postacią, która skłania ludzi do wiary, która pomaga im w odnalezieniu, powiedzmy, wiary. No wpływ, no na pewno jakoś te słowa oddziałują na moje życie, no według mnie dzięki niemu mogę się stać lepszym człowiekiem, mogę po prostu lepiej żyć, nauczyć się jakichś praw do życiu, tego typu rzeczy. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia. Musicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie więcej być. Przyszłość Polski zależy od was. I musi od was zależeć. To jest nasza ojczyzna. To jest nasze być i nasze mieć. I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego być i mieć nie zależała od nas.
Każde pokolenie Polaków, każde pokolenie, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 200 lat, ale i wcześniej, przez całe tysiąclecie, stawało przed tym samym problemem. Wiemy, że tu, na tym miejscu, na Westerplatte, we wrześniu 1939 roku, grupa młodych Polaków, żołnierzy, pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego, trwała ze szlachetnym uporem, podejmując nierówną walkę z najeźdźcą, walkę bohaterską. Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, ażeby ten symbol wciąż przemawiał, ażeby stanowił wyzwanie dla coraz nowych ludzi, coraz nowych pokoleń Polaków. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić sobie i wokół siebie. Obronić dla siebie i dla innych. Czy znasz jakieś cytaty papieża? Tak, no jest to cytat. Pojawia się ten cytat w wielu na przykład książkach i zesztach do religii. Jest to cytat Jana Pawła. Szukałem was, a wy przyszliście do mnie. Znam wiele z cytatów, którymi można by się posłużyć właśnie odwołując się do słów Jana Pawła II. Moim najbardziej ulubionym cytatem są słowa Jana Pawła II, które wypowiedział na spotkaniu z młodymi ludźmi. Są to słowa: wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła, wy jesteście moją nadzieją. Rozumieć można to tylko, myślę, że w jeden sposób. To nas, w naszych młodych rękach, w naszej młodej duszy, w naszym młodym życiu wszystko spoczywa. To wszystko jest tak jakby zależne od nas. Tak, znam cytat. Jest to wymagać od siebie, mimo iż inni od was nie będą wymagać. Jest to cytat ponadczasowy, który tyczy się wszystkich osób, które w jakiś sposób chcą coś osiągnąć w życiu i chcą kierować się prawdami moralnymi. Jest to cytat, który szczególnie zapada w pamięć, bo jesteś zarówno osób starszych, jak i uczniów. To może właśnie wiążące się z moją szkołą, gdzie może nie tyle ze szkołą, co z całymi Wadowicami, gdzie zawsze powiesz, mówił, tutaj wszystko się zaczęło. Znać na pewno znam, wiele już mi się obiło uszy, ale nie mam takiej dobrej głowy, żeby zapamiętać. Coś na pewno kojarzę. Na pewno pamiętam nie bój się wypłyń na głębie, to był jeden z jego słów. To pamiętam dlatego, bo też ogólnie chodziłam do gimnazjum, też imienia Jana Pawła II. I to był taki cytat, który nam też towarzyszył.
Był jeszcze jakiś cytat, ale nie jestem w stanie go powtórzyć tak do końca. On miał jakiś związek, że dzisiaj możemy stać się lepsi niż wczoraj, a jutro możemy być jeszcze lepsi niż dzisiaj. To właściwie dość proste w odbiorze. Myślę, że większość jego słów, tych cytatów, które mówił, różne jego słowa są dosyć proste w odbiorze, bo każdy rozumny człowiek może je sam zinterpretować i wiedzieć, jak postąpić, żeby stać się lepszym człowiekiem. Na pewno taki najsłynniejszy: nie lękajcie się i otwórzcie drzwi Chrystusowi. Na pewno cytat: szukałem was, a wy do mnie przyszliście. No i też wiele innych. A jak rozumiesz te słowa? No, słowa nie lękajcie się na pewno oznaczają, że musimy mieć tą odwagę, dzielić się z innymi ludźmi nauczeniem Chrystusa, jego słowami. A słowa szukałem was, skierowane do młodzieży, wyrażają radość Jana Pawła II z tego, że młodzi wierzą, że młodzi są z nim. No to dzięki. I pragnę powiedzieć wam krótko. Więcej być. Dzisiejsze więcej być młodego człowieka. To odwaga trwania, pełnego inicjatywy. Nie możecie z tego zrezygnować. Od tego zależy przyszłość każdego i wszystkich. Trwania pulsującego świadectwem wiary i nadziei. Więcej być to na pewno nie ucieczka od trudnych sytuacji. Przyszłość Polski zależy od was. I musi od was zależeć. To jest nasza ojczyzna. To jest nasze być i nasze mieć. I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego być i mieć nie zależała od nas. Każde pokolenie Polaków, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 200 lat, ale i wcześniej, przez całe tysiąclecie, stawało przed tym samym problemem. Można go nazwać problemem pracy nad sobą. I trzeba powiedzieć, jeżeli nie wszyscy, to w każdym razie bardzo wielu nie uciekało od odpowiedzi na wyzwanie swoich czasów. Dla chrześcijanina nigdy sytuacja nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. Dlaczego pomimo różnicy pokoleń papież przyciągał ze sobą tylu ludzi? Jan Paweł II zawsze starał się utożsamiać ze swoim odbiorcą. Jego wypowiedzi były w dużej mierze kierowane właśnie do młodzieży. To kolejne pokolenia zawsze idą za jego słowami. Wiedzą, że jest on po ich stronie, nie wywyższa się nad nimi, tylko pomaga im w zrozumieniu tego codziennego życia i tego, co on mówi. Papież był ponadczasowy, on potrafił dotrzeć do wszystkich osób, był dla ludzi. Było takie stwierdzenie, że człowiek, który został papieżem, tyczyło się do tego, iż on nie wywyższał się jakoś z powodu, iż był papieżem. Był osobą zwykłą, był osobą serdeczną, ciepłą, do której mogliśmy w każdej chwili przyjść. Traktował równie tak samo studentów, jak i osoby starsze. Mówił dla ludzi, był otwarty na wszystkich, był ponadczasowy. Myślę, że Jan Paweł II ciągnął z sobą tłumy, bo inaczej tego nie można określić. Tłumy młody, dorosłych, tłumy dzieci. On mówił słowa, których nie da się tak zastąpić teraz, nie da się jego zastąpić. Różnica pokoleń może wynika tylko z wieku, ale tak naprawdę z
Słów nie da się opisać. Słowa czyny Jana Pawła II odnosiły się do wszystkich. Do dzieci, do młodzieży, do dorosłych, do starych. Przypomnijmy sobie chociażby, jak Jan Paweł II na podczas spotkania z dziećmi, wziął jedno dziecko na swoje kolana. W sumie to już nie tylko jedno dziecko. Tyle dzieci, które Jan Paweł II miał w swoich rękach. Tyle ludzi, z jakimi miał kontakt wzrokowy. Ten wzrokowy to prawie z każdym, ale bardzo może te osoby może najbardziej czują się związane z Janem Pawłem II, z tym, co on robił, z tym, co przekazywał ludziom, bo przekazywał bardzo wiele. Jak już wcześniej wspomniałem, chodzi o to coś, co potrafi jednoczyć ludzi. Jan Paweł nie, tak samo jak jego nie postrzegał za jakiegoś, nie wiem, wielkiego przywódcy duchownego. On po prostu miał jakiś spory dystans do siebie i tym właśnie tą jedność z ludźmi osiągał, tym właśnie dystansem. Dlaczego pomimo różnicy pokoleń Jan Paweł II przyciąga tyle ludzi? No, mi się wydaje, że dlatego, że to była osoba taka niespotykana i już raczej drugiej takiej nie będzie. On moim zdaniem umiał wszystko to, co chciał powiedzieć i przekazać, umiał to tak przekazywać, żeby to dotarło nie tylko do młodych, ale i do starszych i tam, nie wiem, nawet do dzieci na przykład. Także wydaje mi się, że tutaj był taką osobą, która umiała rozmawiać i umiała przekazywać ludziom pewne wartości. Moi drodzy przyjaciele, do was należy położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji, zaporę tym wadom społecznym, których ja tu nie będę nazywał po imieniu, ale o których wy sami doskonale wiecie. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Gdzie i kiedy spotykasz się z nauczaniem Jana Pawła II? Z nauczaniem Jana Pawła II głównie spotykam się w kościele, aczkolwiek bardzo często słyszę jego wypowiedzi w telewizji. Często też spotykam je w książkach. Za nauczaniem Jana Pawła II muszę się spotkać wszędzie. W szkole, w kościele, na różnego rodzaju spotkaniach, na przykład na KSM-ie, kiedy analizujemy dokładnie słowa, interpretujemy to, co Jan Paweł miał na myśli, kiedy jesteśmy na lekcji, kiedy ksiądz nam coś tłumaczy. Myślę, że nawet w domu, kiedy rozmawiamy z rodzicami, ze znajomymi, myślę, że Jan Paweł jest gdzieś wśród nas, zawsze gdzieś w myśli. Jakby nie patrzeć, pomimo tego, że może nie żyje, ale patrzy na nas z góry. Wszystkie jego czyny, słowa, to wszystko jest z nami. Myślę, że gdyby żył, to nie byłby może zadowolony bardzo z naszych czynów, ale myślę, że dałoby radę to jakoś naprawić. Przede wszystkim na religii, w szkole, w kościele, przy różnych pismach, listach, no i przy książkach Jana Pawła. No, z nauczaniem Jana Pawła II na pewno się spotykam w szkole, na katechezie, na pewno także w kościele, na kazaniach często przytaczane są jego słowa. No i w wielu reportażach w telewizji, szczególnie przy okazji jakichś tam ważnych rocznic typu śmierć czy wybór na papieża, jego nauczania są bardzo często wspominane. Czasami na lekcji religii, czasami w telewizji też. W własnym zakresie też czasami. No i w różnych tego typu książkach, no bo wiadomo, wiele ich jest. W kościele, wiadomo, no. No choćby nawet w telewizji, to jest raz, w internecie. Dziś nawet też czytałam o Janie Pawle II a propos
jakieś tam wiadomości, które były przekazywane w RMF 24 na stronie, tak? No więc wiadomo, no zawsze się wraca do tego, a propos różnych okazji, nie wiem, rocznica śmierci, czy tam no, te Światowe Dni Młodzieży, jakoś tak. No to na pewno w szkole, na religii, dużo mówimy o Janie Pawle II, szczególnie, że chodzę do szkoły papieskiej, tam gdzie uczęszczał do gimnazjum, teraz tam jest liceum, więc sporo się mówi o tym na religii, ogólnie w szkole, no i na pewno też dużo w kościele. Spotykam się z jego nauczaniem. Co ci się podoba w nauczaniu Jana Pawła II, a co nie? Ciężko powiedzieć. Nie ma niczego takiego, co bym mogła powiedzieć, co mi się nie podoba. Przynajmniej jeszcze tego nie dostrzegłam. Nie jestem już tak bardzo też zagłębiona. Ale jedynie co mi się nie podoba, ale to nie w jego nauce, tylko w wykorzystywaniu jego postaci do jakichś tanich rzeczy, do jakichś po prostu, na przykład choćby Wadowice bazują tylko na tym, tak mi się wydaje. Co pozytywnego jeszcze z nauki daje? Daje taką dużą odwagę. Wie jak pokierować, jak przede wszystkim wiedział jak dotrzeć do młodych i myślę, że to jest ważne. No, w sumie wszystko. Nie ma takich rzeczy, które by się nie podobały. Wszystko to, co on, czego on nauczał, wszystko jest ważne i wszystko powinniśmy powoli wdrażać we własne życie. To na przykład, o czym mówiłam, czyli szacunek do drugiego człowieka, pomoc innym, no między innymi to. Dziękuję. Nazywam się Michał Leśniak, jestem księdzem. Pracuję jako duszpasterz w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach. Dlaczego pomimo różnicy pokoleń papież przyciągał za sobą tylu ludzi? Osoba Jana Pawła II jest wielką tajemnicą z jednej strony, ale również tajemnicą, która bardzo pociąga. I tak jak mówicie w tym swoim pytaniu, przyciągał różnych ludzi, starszych, młodych, chorych, samotnych, kapłanów, siostry, ludzi młodych. I próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się działo, myślę, że przede wszystkim trzeba zobaczyć to, że on miał kochające serce. On miał serce, które było też otwarte dla drugiego człowieka. To jest jedna, myśl. Druga sprawa. Próbował tej swojej postawy, w tym swoim życiu odzwierciedlać postępowanie Pana Jezusa, który przyszedł dla zbawienia każdego człowieka, który chce, aby każdy człowiek mógł być szczęśliwy. Dalej można mówić o tym, że faktycznie Jan Paweł II miał tą postawę ojca troskliwego, czasem tego, który napominał, który wskazywał pewne rzeczy, ale postawę ojca. Myślę, że to są te najważniejsze rysy pontyfikatu Jana Pawła II, które sprawiały, że przychodzili do niego bardzo, bardzo różni ludzie, właśnie ludzie, którzy szukali odpowiedzi na jakieś swoje ważne pytania, jakieś wątpliwości w swoim życiu i bardzo często byli to też ludzie młodzi, przede wszystkim dlatego, że papież był taki klarowny w tych swoich odpowiedziach. Był taki jednoznaczny, choćby wracając do tego bardzo znanego słowa, które mówił na Westerplatte i nie tylko powtarzał w innych miejscach, musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali. Nieważne, kto patrzy na mnie, kto mnie ocenia, tylko ja mam przed sobą stawiać jakieś większe wymagania, aby dążyć do założonych sobie celów. Jaki według księdza ma wpływ nauczanie Jana Pawła II na dzisiejszą młodzież? To jest bardzo trudne pytanie. Można byłoby powiedzieć, patrząc na świat, można byłoby powiedzieć żadne. Dlatego, że niestety w wielu miejscach faktycznie ludzie młodzi nie biorą pod uwagę tego, co papież mówił, tego, co papież pisał. A z drugiej strony mówimy o takim zdarzeniu społecznym, które nazywamy taką
taką właśnie nazwą, o której mówimy, pokolenie JP2. Faktycznie ludzi, którzy gdzieś byli blisko Jana Pawła II w czasie jego pontyfikatu, ale też ci, którzy kształtują swoje życie na tych jego słowach, na tych jego gestach, na tym jego sposobie bycia. Pytając, czy ma wpływ i jaki ma wpływ to nauczanie świętego Jana Pawła II, można najlepszym sposobem, myślę, jest pokazanie takich ludzi, którzy potrafią w codzienności dzisiaj, będąc młodymi ludźmi, czy chodząc do gimnazjum, do liceum, czy początku czasów studiów, i takich ludzi, którzy sami gdzieś szukają słów Jana Pawła II, które mogłyby im pomagać właśnie w ich codzienności. Więc dla tych ludzi ma wpływ. Oczywiście ma wpływ. Myślę też, że takim pociągającym dla młodego człowieka u Jana Pawła II była też taka bezpośredniość wchodzenia w relacje z drugim człowiekiem. Myślę, że też inna rzecz, jaki ma wpływ, papież tak akcentował też rozwój człowieka taki integralny, nie tylko religijny, również kulturalny, również fizyczny, i myślę, że to też w jakiś sposób może pociągać też młodego człowieka właśnie, który szuka jakichś wzorców, jeśli szuka właśnie. Niestety nieraz nie szuka, ale jeśli szuka wzorców, to może je bardzo łatwo w Janie Pawle II znaleźć, więc to jest jakaś próba odpowiedzi na to pytanie. Jeśli pociąga, to dlaczego pociąga właśnie? Czy ksiądz z młodzieżą rozważa słowa Jana Pawła II? Tak. Tutaj w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach spotykamy się w takiej grupie formacyjnej, grupie, która nazywa się U Jana Pawła. Ta grupa podejmuje próbę odczytywania słów Jana Pawła II z różnych dokumentów, z różnych wystąpień, i próbę dzisiaj ich realizowania, próby wprowadzenia w życie. Wielokrotnie też ja sam, kiedy prowadziłem katechezę, katechizowałem w szkole, i też patrząc na programy katechizacyjne, widać, że tam są włączane te słowa Jana Pawła II, więc to jest jakiś konkret właśnie próby odczytywania Jana Pawła II, próby percepcji, próby wykonywania, próby podjęcia, próby właśnie przyjmowania i wykonywania tych jego wskazówek, które nam zostawił. Co się podoba młodzieży w nauczaniu Jana Pawła II, a co nie? Może zacznę od tej negatywnej części tego pytania. Myślę, że może się nie podobać. Może się nie podobać jasność, taka ostrość wypowiedzi. Może się nie podobać. Mi osobiście bardzo się podoba. Ja bardzo lubię takie wypowiedzi. Natomiast może wielu ludziom jednak się to nie podobać. Dlatego jeśli ktoś sobie jasne, określone granice i warunki, może to być niewłaściwie przyjmowane. Co się może podobać? Myślę, że to, co mówiłem już troszkę wcześniej, że papież miał ten bardzo dobry kontakt z drugim człowiekiem, z młodym człowiekiem, wchodził w tą relację z młodym człowiekiem. Kiedy próbował zadawać sobie pytania, które młodzi ludzie noszą, i szukać na nie odpowiedzi. Więc to jest coś, co na pewno się podoba, że jego mowa nie była gdzieś ponad głowami młodych ludzi, tylko próbowała wchodzić w ich sposób życia, w ich codzienność, w ich właśnie życie. I tutaj jakoś papież próbował pomagać młodemu człowiekowi właśnie odkrywać to, że warto iść za Chrystusem. Myślę, że to jest też takie bardzo ważne, że jeśli człowiek już odkrywa swoją drogę do Pana Boga i widzi świadka, jakim był święty Jan Paweł II, widzi świadka, który jasno pokazuje nie na siebie, nie na jakieś inne wartości, jasno pokazuje na Chrystusa. To, co mówił w pierwszej encyklice, Redemptor Hominis, odkupiciel człowieka. Jeśli cały pontyfikat jest ukierunkowany na Pana Jezusa, to jeśli młody człowiek dostrzeże wartość tego, to z łatwością pójdzie tą drogą. Jeśli tego nie dostrzeże, będzie właśnie miał trudności, będzie miał pewnego rodzaju opory, które mogą właśnie między innymi wtedy zaowocować tym, że nie podoba się, jeśli wracając do pytania, że nie podoba się właśnie ta myśl, czy właśnie te słowa Jana Pawła II. Pewnie też jest dużo inaczej
dla tych ludzi, którzy go słuchali, którzy go mogli słyszeć, spotykać się z nim w czasie pielgrzymek, widzieli jego bliskość, jego reakcję, jego wyraz twarzy, mimikę, uśmiech. Teraz jest trudniej. Papież już jest w niebie, jest w tajemnicy świętego obcowania. Dzisiaj możemy oczywiście, mamy możliwość oglądania jego wystąpień, jego kazań, czytania jego tekstów, ale brakuje nam może tego wymiaru właśnie tej relacji właśnie bezpośredniej z nim. A z drugiej strony może to być właśnie plus, dlatego że nie zatrzymujemy się na tym, że on był Polakiem, jesteśmy Polakami, cieszymy się, że jest naszym papieżem, tylko wchodzimy w głębię jego wypowiedzi. Jest to dla nas też okazja, żeby właśnie tej głębi szukać i tą głębię rozpoznawać i odpowiadać, realizować w swoim codziennym życiu. Bardzo dziękuję, bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam z naszego sanktuarium Świętego Jana Pawła II z Krakowa. Zapraszam Was wszystkich tutaj, jeśli będzie taka okazja, aby właśnie w tym miejscu kultu Świętego Jana Pawła II, aby przez jego osobę przybliżać się do Jezusa, bo to jest coś, co daje nadzieję i daje sens naszemu życiu. Szczęść Boże.